Siemanko, witam was w pierwszym, chociaż nie do końca pierwszym, ponieważ już kiedyś nagraliśmy ich ponad 50, ale było to około 10 lat temu, dlatego nadal twierdzę pierwszym podcaście Polish and Why. Polish and Why na stojąco. A dlaczego na stojąco? Na stojąco, ponieważ stoję. Nasze studio, które remontowaliśmy przez cały poprzedni rok, jest już prawie gotowe i ma w nim zarąbiste biurko, które może być zarówno siedzące, jak i stojące. Ale kiedy nagrywam podcast, zawsze będę stał. Dlatego nazywa się on Polish and Why na stojąco. Witam w pierwszym odcinku Polish and Why na stojąco. Tak się zastanawiam, ile osób wśród was jest lub pochodzi z naszej starej publiczności Polish and Why, kiedy nagrywaliśmy nasz pierwszy podcast. Tak jak mówię, już ponad 10 lat temu. Wtedy byliśmy jednymi z pierwszych w zasadzie polskich podcasterów. Teraz polskich podcasterów jest mnóstwo, podcastów w ogóle na całym świecie jest mnóstwo, a my powoli przesunęliśmy się i zaczęliśmy kręcić wideo. Do momentu, dopóki nie stwierdziłem, że jeżeli Polish and Why ma mieć jakiekolwiek szanse na przetrwanie, musi być to hybryd pomiędzy wideo, jak i głosem, ponieważ wideo schodzi około 5, 6, 7, 8 godzin, aby stworzyć jeden odcinek, natomiast głos można nagrać zawsze. I tak właśnie jest. Mam podłączony tutaj mikrofon, komputer i nagrywam. I wydaje mi się, zaraz po tym jak nagram wstęp, to podcast będzie w zasadzie gotowy. A co nagrywam, aby nagrywać podcast? Używam serwisu internetowego, dlatego wszystko co robię nagrywam do chmury. Serwis nazywa się Anchor FM, anchor.fm. I gdzie o tym usłyszałem? Usłyszałem o tym Casey'ego Neistata. On z Candice ma pełne wsparcie Anchor i w sumie oni to promują, a ja słuchając ich podcastu stwierdziłem, może warto by byłoby spróbować. No i właśnie jestem. Fajnie to na razie wygląda i to jest taki totalny spontan, co robię w tej chwili, próbując to nagrać, a nagrywam to używając właśnie setupu lub konfiguracji, której używałem 10 lat temu. 10 lat temu, kiedy robiliśmy ten podcast, kupiliśmy z Moniką całkiem fajny mikrofon Blue Snowball. Jest on nadal bardzo estetycznie zadowalający. Fajnie komponuje się z innym sprzętem, którego używam. I stwierdziłem, że odkopię go z kurzu i podłączę do komputera i zobaczę, co będzie dalej. I tak właśnie powstaje Polish and Why na stojąco. Jako, że nie mam zupełnie pojęcia, co robię, wrzucam transition, czyli przejścia, nagrywam swój dźwięk i wrzucam to wszystko w Chrome Browser, czyli przeglądarce internetowej Chrome, do timeline playlisty, gdzie to wszystko się układa i miejmy nadzieję, że po jakimś czasie powstanie z tego jakiś odcinek, to znaczy jeszcze dzisiaj. Dobra, co staje się dalej z Polish and Why vlogiem? Vlog dalej będzie działał. Mam bardzo, 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 bardzo dużo materiałów, aczkolwiek nadal stwierdziłem, że komputery przewyższają możliwości edycji iPada, pomimo, że byłem tym tak zafascynowany w Polsce, kiedy edytowałem wideo co trzeci dzień. No i jest dosyć duży lag, ponieważ mam wideo jeszcze z lata, mam fantastyczne wideo, kiedy pojechaliśmy z Moniką do południowej Karoliny i mam nadzieję, że w tej chwili huragan ich nie zniszczy, ponieważ bardzo mieliśmy dobry czas. Aczkolwiek wydaje się, że huragan jest nieco bardziej na północ. I co dalej? Co dalej? Mamy następne wyjazdy przed sobą. Również nakręcałem wideo z drona w okolicy, gdzie mieszkamy. To wszystko już za jakiś czas w formie wideo, tylko brakuje czasu. A czasu brakuje, ponieważ czas pracy nasz jest tak niesamowicie skomplikowany, że nie mam tych 10, 20, 30 godzin, aby to wszystko skleić w Final Cutcie i wrzucić dla was na YouTube. Natomiast nagrywając, to jak mówię, w Blue, jakieś takie krótkie podcasty dla was, wydaje mi się, że to jest możliwe. Dlatego jeżeli wydaje wam się, że fajnie byłoby poruszyć jeden, dwa topiki, czyli tematy tygodniowo i wrzucić na YouTube i na inne agregaty RSS, takie jak iTunes, Overcast, Stitcher Radio, to dajcie znać i będziemy to kontynuować. A jeżeli nie, to wydaje mi się, że dalej jednak będę kontynuował podcast, to przyniosę go na mój inny kanał na YouTubie, cygani.tv. A jeżeli chodzi o agregaty, to jeżeli ktoś znajdzie, to fajnie, a jak nie znajdzie, to też fajnie. Ja po prostu odczuwam nową przyjemność z nagrywania
podcastu właśnie na stojąco. Dobra, jeszcze dwie administracyjne rzeczy. Jak długie będą podcasty? Podcasty będą pomiędzy, przypuszczam, 10 minut a 30 minut. Kiedy nagrywaliśmy pierwszą wersję Polish Mike, czasami podcasty trwały godzinę. I to też nie jest wykluczone, że tym razem też tak będzie, jeżeli będziemy mieli ciekawych gości. Aczkolwiek musicie się przyzwyczaić do tego, że żeby mieć gości, trzeba mieć czas, żeby ich zapraszać. A ja niestety czasami tego nie mam. Aczkolwiek czasami, tak jak mówię, być może gości będziemy mieć na stojąco. Tyle chyba administracyjnych rzeczy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej malutkiej rzeczy, która trochę mnie bulwersuje, szczególnie biorąc pod uwagę to, że moje najbardziej popularne wideo na YouTubie to jest wideo, które ma najwięcej hejtu i to było wideo, kiedy kupiłem swojego poprzedniego iPhone'a, który już teraz jest stary i za jakiś czas będzie wymagał wymiany, ponieważ coraz gorzej się ładuje i to nie tyle, że bateria nie trzyma, tylko po prostu non-stop pieprzą się kable. Aha, jeszcze jedno. Na filmach często staram się nie mówić być może niestosownego języka dla trzylatków. W podcaście nie planuję siebie blokować, tego tak jak mówię, gniazdo do iPhone'a po prostu lub kable do iPhone'a po prostu się pieprzą. A wczoraj była konferencja Apple'a, na której Apple wypuścił 3 iPhone'y 10, czyli mamy już 4 tak naprawdę iPhone'y 10, oryginalny plus 3 nowe wariacje iPhone'a 10. Jesus Christ, who needs that? No i właśnie o tym chciałbym zaraz jeszcze dla Was przez kilka chwil powiedzieć i to będzie chyba konkluzja pierwszego testu podcastu Polish and Why na stojąco. Dobra, ruszamy. Jeszcze jedna szybka tranzycja. Tak jak mówię, bawię się pierwszy raz Anchor i wybieram Transitions as they flow. Aha, i nie krytykujcie tego, że wprowadzam tutaj mój łamany angielski, albo to, że łamany jest polski, ponieważ tak mówię na co dzień. I właśnie o to chodzi. To jest podcast Polish and Why na stojąco. Tak nawiasem mówiąc, kiedy nagrywam to sprawdzam, jak działa ta strona internetowa. Na razie wszystko działa świetnie. Anchor.fm. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. Ale w tej chwili przechodzę do sedna sprawy, czyli do konferencji Apple, która miała miejsce wczoraj. Wczoraj nie oglądałem za bardzo żadnych korespondencji, nie oglądałem samej konferencji. Wszedłem na stronę i zobaczyłem, że jest 3 nowe iPhone 10 plus iPhone 10, który jest z poprzedniego roku. To mamy 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Nie, mamy jakieś głupie literki po symbolu X. I tak naprawdę nie wiadomo, który iPhone jest który do momentu, dopóki nie zaczną pojawiać się na ulicach. Dzisiaj poglądałem krótkie podsumowanie z The Verge na YouTubie, które miało 12 minut i podczas tych 12 minut zdążyłem się znudzić. I to mówi dla Was osoba, która nagrywa wszystkie swoje materiały, edytuje materiały na produktach Apple, a w tej chwili używa regularnie 2 iPhone'ów, iPhone'a bodajże 7S i właśnie tej dziesiątki z poprzedniego roku. Zawód. Tak kosmiczna komercha i tandeta, w jaką idzie Apple, jest niesamowicie dla mnie smutna, ponieważ wydaje mi się, że The Man, czyli Steve Jobs, zwyczajnie obraca się w grobie. I to ja już tak kilkakrotnie na moim prywatnym Facebooku o tym pisałem, że po prostu innowacja się zatrzymała. I do tej pory innowacja zatrzymała się, kiedy takie znaki były tego, kiedy wychodzili oni z nowymi produktami, które były nowe, a tak naprawdę są same, bo jak długo można recyklować tą samą obudowę do telefonu. Apple robi to średnio przez 4 generacje bodajże, a teraz pewnie będą przez najbliższe 4 lata używać obudowy z iPhone'a 10, który wyszedł w tamtym roku, żeby robić dokładnie to samo z tym górnym, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale z tym brzegiem, który jest na górze telefonu włącznie, co nie jest złe. Nie chcę tutaj brzmieć jako osoba, która nienawidzi Apple, ale zdecydowanie mogliby do better.
do tego stopnia, gdzie ja kiedyś w pracy, jeszcze kilka lat temu, często miałem dosyć mocne argumenty z moimi koleżankami, kolegami, że iPhone jednak jest zdecydowanie najlepszym telefonem. I teraz niestety muszę powiedzieć, że no chyba jednak nie miałem racji. Właśnie z powodu innowacji. Apple, wydaje mi się, zatrzymało się. Wszystkie ich designy są powtarzane over and over and over again, łącznie nawet z iMaciem. Kiedy wyszedł rewolucyjny iMac? Jeden iMac, który był rewolucyjny, to był, nie wiem ile osób kojarzy, to był taki arm, który, takie ramię, które wysuwało się do góry i na dół, i to był pierwszy LCD, który zdecydowanie był rewolucyjny, natomiast komputer był schowany w nodze od tego komputera. Następny iMac, który był rewolucyjny, to jest iMac, który jest praktycznie sprzedawany od ostatnich 8 lat, czyli komputer wbudowany w monitor. Po tym nic rewolucyjnego już nie weszło. To nie jest tak, że to nie jest dobry design, struktura, że te komputery nie działają dobrze, ale nie jest nic w tym rewolucyjnego. I to jest coś, co napędzało Apple, kiedy Steve Jobs pracował dla firmy i był tam obecny. W tej chwili to jest, o, Apple jest najdroższą spółką na giełdzie, Apple przebiło kolejny rekord ceny z akcji. Tyle, że ci wszyscy bufoni, którzy kupują te akcje, oni właśnie tylko o to dbają. Jaki wielki będzie profit, jaki wielki, ile zarobimy pieniędzy na każdej akcji co kwartał w każdym roku. Więc należy zaoszczędzić trochę na rozwoju nowych technologii, tylko po to, aby wcisnąć ludziom kit każdego września, że to jest najbardziej rewolucyjny iPhone do tej pory stworzony. Kiedy tak naprawdę recyklingujecie obudowę i większość technologii z tamtego roku. Ale tak, akcje pewnie pójdą do góry. Jest, jej. To nie jest Apple, które ja poznałem, kiedy z Moniką przyjechaliśmy z Polski do Stanów i oczywiście byliśmy użytkownikami takimi w pełni Windowsa i nasze pierwsze komputery. Mój był pierwszym komputerem w Stanach, to był HP. Monika miała bodajże eMachines, firma, która już teraz nie istnieje. Po czym zafascynowaliśmy się mega Apple i zafascynowaliśmy się Apple właśnie dzięki innowacji, prostocie, dążeniu do perfekcji. No i tak po części trochę zostaliśmy. Tyle, że teraz już to nie jest the case. Bardzo mocno zastanawiamy się z Moniką, gdybyśmy mieli następne komputery kupować, czy na przykład nie kupić sobie jednego Surface albo jakiegoś mocnego PC, no i Maci zostawić gdzieś tam, powiedzmy, pod ręką. Trudna rozmowa, ponieważ, tak jak mówię, z bardzo mocnego Apple fanboy trochę niejako zmieniam się na Apple hater. I to nie jest tak, że ja chcę brzmieć jak Apple hater. Na przykład jeden z produktów, który bardzo lubię Apple'a, to jest zegarek, który mam od roku, równo rok temu właśnie. Kupiłem Apple Watch 3 i to jest jedna rzecz, którą bardzo lubię. I w zasadzie teraz, kiedy tak sobie myślałem, gdybym musiał zmienić telefon, to czy właśnie powinienem iść kupić jakiegoś Samsunga? Note na przykład jest bardzo fajnym, fascynującym telefonem. I później zastanawiam się, czy kupując Note, stracę czegoś funkcji, które daje mi zegarek Apple Watch. I to jest w zasadzie taka taktyka, wydaje mi się, dla odwiązać ludziom ręce, ponieważ Apple Watch z racji tego, że jest Apple, najlepiej współpracuje z telefonami Apple, natomiast nie będzie już tak dobrze współpracował z Samsungiem. I to jest pewien dylemat, który muszę rozwiązać, bo I hope. Albo może nie, może mój telefon zacznie się znowu dobrze ładować. Mam nadzieję taką, aczkolwiek no, to jest marzenie świętej głowy, ponieważ coraz częściej jest tak, że rano budzę się po całej nocy ładowania i coś nie łączyło w kablu wpieprzonym właśnie, tak mówiłem, gnieździe Thunderbolt? Kolejna głupia nazwa, dlaczego nie można tego włożyć mini USB, on micro USB i nazwać tego tak jak jest, więc w porcie Apple.
coś nie łączy i telefon o godzinie 7, 6 rano jest całkowicie rozładowany i pada i wtedy trzeba pod powerbankę go podłączać i próbować przeżyć cały dzień albo używać drugiego telefonu, który tak naprawdę do mnie nie należy, a należy do mojej pracy. Wow, ale rant. 8 minut. Czas na transition. Ten cały rant praktycznie dla Was przekazałem na jednym oddechu, co nie jest takie łatwe, aczkolwiek mówi do Was były fanboy Apple, który dalej czuje dosyć dużo pasji do tego, o czym mówię, jeżeli chodzi o tę firmę. Potoczyło się tak, jak się potoczyło. Steve już dłużej nie zarządza firmą, jest to dosyć smutne, ale taka już rzeczywistość. Natomiast obecni włodarze Apple bardziej dbają o to, żeby stockholders byli satysfakcjonowani wynikami, ile każda akcja zarobiła, niż tym, jak bardzo do przodu jest innowacja, ile trzeba w tą innowację inwestować. Smutne, ale takie są prawa biznesu. I biznes zazwyczaj się balansuje w jedną albo w drugą stronę. Dobra, tyle na temat Apple. A jeżeli macie komentarze odnośnie Apple albo od podcastu, to proponuję, aby je zostawiać. Możecie najłatwiejszym sposobem w tej chwili, ojejku, jak mi się pląta język, jest wejście na YouTube'a i w search bar na YouTubie, czyli w wyszukiwarce wpiszcie Polish and My i bez problemu raczej powinniście nas znaleźć i zostawcie komentarz. Jeżeli chcecie rantować na temat Apple albo Androida, przekazać mi coś, czego nie wiem, to bardzo chętnie przeczytam Wasze komentarze. Ale tak w zasadzie na dzisiaj to by było już na tyle, dlatego życzę Wam wspaniałego tygodnia. No i tyle. No i chyba już jednak zakończyliśmy pierwszy podcast po bardzo długim czasie Polish and Why. Czy on zostanie Polish and Why? To się jeszcze okaże po tym, jak będziecie przekazywać swoje opinie. Być może trafi na inny kanał, ale to wszystko się okaże. Dobra, kończę Was zanudzać, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia lub zobaczenia już wkrótce. Hej! Jeżeli jeszcze słuchacie, to bardzo serdecznie polecam, abyście zostawiali swoje komentarze pod naszym linkiem na YouTubie i jeżeli macie jakieś pytania odnośnie mieszkania w Stanach, w Nowym Jorku, odwiedzania Stanów, to mogą być doskonałe tematy, abyśmy podzielili się z Wami właśnie we vlogu. Vlogów ze Stanów jest mnóstwo, ale jeżeli być może akurat interesuje Was nasze spojrzenie oraz punkt widzenia na życie w Stanach, a w odróżnieniu od wielu innych podcastów, my nie mieszkamy na Florydzie, tylko mieszkamy w bardzo brutalnym miejscu dla życia, jakim jest Nowy Jork / New Jersey, no to chętnie poświęcimy sekcję w następnych odcinkach, aby właśnie odpowiedzieć na Wasze pytania. Dobra, teraz to już naprawdę koniec. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku Polish and Why na stojąco.